Witajcie, Anna Chołuj z tej strony, z kanału Matki Słowianki. Chciałam wam coś pokazać. Co to jest, Oli? Złamało się. Złamało się? Tak, i piękne jest. Tak, właśnie. Zepsuło się, urwało się. To jest od naszej... czego? Od naszego... takiej skórki. Tak. No i to jest kawałek. Ja to wzięłam tutaj, bo wtedy można pokazywać, że coś ma na przykład na górze. I można wtedy powiedzieć na przykład, że się... można powiedzieć na przykład, nie mamy wilka, ale możemy powiedzieć wtedy, że się lis przebrał w owczą skórkę. Tak. Biedny jest lis, czy nie? Nie. Nie. Chciałam wam powiedzieć, że żebyście się tak bardzo nie martwili, bo po prostu pewne dzieci... Nie jest biedny, bo się nie złamał. Nie jest biedny, bo się nie złamał. Pewne dzieci po prostu naturalnie są bardziej empatyczne albo mniej. Ja mam 2 dzieci, każde jest zupełnie inne. Jedno jest bardzo, bardzo empatyczne, a drugie w ogóle. Oli, a co tu się stało? Zobacz, co tu się stało w tym... tej myszce przed chwilą. Co zrobiłam jej? Kawę na nią wylałam. No i zaraz wytarłam. I co było myszce? Smutna była. Była smutna myszka. Myszka była smutna. A jakby zeszyła, no to pasowało. Musimy tak się podnieść chyba. Ale nie jest smutna teraz. Teraz nie jest smutna, bo ją wytarłam. To jest Robin. A ty jaki jesteś? Smutny czy wesoły? Wesoły. Wesoły. No i to jest jego jakby główny temat. On zawsze pyta, czy ty jesteś smutna, czy się źle czujesz. I to są naturalne rzeczy. U ciebie, prawda? Tak. No i trzeba wiedzieć, że to jest takie dziecko, które myślę, że po prostu ma taki charakter. To sprawdzimy za jakiś czas, a z numerologii mogę powiedzieć, że to jest 8, ale w tej chwili jest w 9, czyli jest w takim etapie, kiedy on jest dla innych w dużej mierze i dba o innych i się w jakiś sposób poświęca i to będzie miał do tam 30 roku życia gdzieś. To jest... I teraz jakby w jaki sposób? W tym momencie to dziecko, jakby porozumienie bez przemocy, to jakby na luzie zupełnie, bo on to czuje. Natomiast nie można przeginać, bo jego właśnie trzeba uczyć tej siły męskiej, właściwie można by powiedzieć. I ja mu na to pozwalałam i on zaczyna być takim trochę rozrabiaką. A włączysz na chwilę? Czekajcie, włączę na chwilę. A tu z tyłu jest mój drugi syn. Tamtemu zostawiam miejsce, żeby mógł sobie... O, mokra huśtawka. Aj! A mój drugi syn, który właściwie non-stop zajmuje się tak przemyśliwaniem, co by tu jeszcze wymyślić, przeskrobać. Poczekaj, Miki. Zrobię film i pogadamy, dobra? Kurczę, mokro tu jest. Przemyśliwaniem jakby tu, co by tu nowego zmalować. Więc on się zajmuje głównie cały czas takimi... No, empatia to jest coś, co jest jakby dla niego trudne. Natomiast jest bardzo dobry intelektualnie, bardzo właściwie cały czas zajęty jest kombinowaniem, jak działają rzeczy, co by z tego można zrobić. Nie jest zajęty za bardzo ludźmi, nie jest nastawiony na ludzi, a jeżeli na ludzi się nastawia, na przykład z bratem się bawi, to jest bardziej na zasadzie takiej, że jakby go tu wykorzystać do załatwienia jakichś tam swoich własnych celów, żeby coś tam sprawdzić, jak to będzie, jak on coś tam zrobi. Albo co zrobi mama, kiedy ja coś tam zrobię. Naprawdę to jest cały czas coś takiego. Taka cały czas analiza, intelektualność w akcji. No jest, to jest tak, że to jest dziecko, które Nawet nie wiem, czy porozumienie bez przemocy to jest ten model. Ja jakby stosuję kilka różnych modeli, a podejrzewam, że tak, on ma taki charakter, właśnie tak jak powiedziałam, to jest 9, czyli typ takiego, niby 9 to jest taki ktoś samotnik, który się poświęca dla ludzi i tak dalej, ale to on chyba będzie miał bardzo oddalone później, bo on teraz jest w etapie 8, czyli oni są odwróceni, moi synowie, może po to, żeby się czegoś od siebie uczyli, czyli nastawiony jest właśnie na materię, nie na ludzi. To po pierwsze, to jest jego etap wczesny dojrzewania. Podejrzewam, że później wejdzie w ten etap pomagania ludziom. O, już się kłócą. Natomiast to nie jest tak, że jakby nie martwcie się, bo ja się martwię. To nie jest tak łatwo wychować takiego człowieka, który nie jest totalnie empatyczny, albo dopiero będzie to miał później, jakby później się tego nauczy, albo później to w sobie odkryje. Takiego człowieka, który jest totalnie nastawiony na analizę, intelektualność, odkrywanie świata. I co chciałam powiedzieć, bo mi tutaj wybija z... Czekajcie. No, jakby będę mówić jeszcze więcej o tym, co tak naprawdę... Zrobię oddzielny film o moim starszym synu, bo to jest bardzo duży temat. Co ja robiłam, żeby mu jakoś pomóc i jak zrozumiałam jego problemy. Natomiast w tej chwili powiem, jakby, żeby, jeżeli macie takie dziecko, które nie jest naturalnie empatyczne, mówicie, na przykład używacie porozumienia bez przemocy, typu czuję się tak i tak, chciałabym coś tam, potrzebuję i tak dalej, a ono w ogóle nie reaguje, jest jakby, albo reaguje, ale potem nic z tego nie wynika. No to może być tak, że on ma po prostu taki jakby cel życiowy, taki charakter, taki temperament. Może być intelektualistą, może być analitykiem, może być tym, który po prostu mało ma z wielkiej piątki, analizy wielkiej piątki osobowości, takiej fachowej analizy osobowości psychologicznej. No to mało ma zgodliwości, mało neurotyczności, czyli nie ulega otoczeniu i środowisku i nie, jakby to na niego w ogóle nie wpływa. On idzie za swoim celem, w ogóle jest zupełnie niewrażliwy na ludzi tak naprawdę, ale to oznacza, że nie ma empatii, że to jest coś, czego on się musi nauczyć, bo nie będzie dobrze funkcjonował w społeczeństwie, ale wychowanie go i jego dzieciństwo jest strasznie trudne. Strasznie trudne. Non-stop jest, trzeba pilnować. I dla mnie, jako osoby bardzo właściwie empatycznej, bardzo takiej, czy jakby, ja nie wiem, jakie miałam w dzieciństwie. Byłam bardzo introwertyczna, ale mnie zawsze bardzo wszystko dotyka. I nie wiem, czy kiedyś byłam empatą. Pewnie zawsze byłam, ale byłam bardziej schowana w skorupie. To po prostu mnie to strasznie boli. Wychowanie takiego syna jest bardzo trudne. Bolesne po prostu. To tak, chciałam się tym podzielić. Jeżeli tak macie, to wiedzcie, że nie jest z wami nic źle, ani z waszym dzieckiem. Są po prostu różne układy i my się po prostu wszyscy czegoś mamy od siebie uczyć. To nie jest wszystko żaden przypadek, że się spotkaliśmy w tym życiu. I tyle. No tak, nie będę tego rozszerzać, bo o metodach jakby i o tym, jak co z tym zrobić dokładnie, powiem kiedy indziej. Wierzcie w siebie, nie gaście swojego wewnętrznego ognia. Pozdrawiam, Joanna.